Do studia zaprosiliśmy eksperta, Angelikę Marię Gąsior, właścicielkę firmy Godmother, która zajmuje się rozwojem intelektualnym dzieci i dorosłych. Od kiedy i dlaczego szkoła stała się państwowa? Wydawać by się mogło, że edukacja domowa czy alternatywy to jest jakiś nowy wymysł, nowe rzeczy, które są od niedawna i są tak dziwne. Jest dokładnie odwrotnie. Kiedyś było tak, że dzieci były nauczane tylko w domu i albo nauczał rodzic, albo jeżeli rodzina miała więcej pieniędzy, wynajmowali guwernantkę, która dzieciom, rodzeństwu czy czasami dzieciom z różnych domów przekazywała wiedzę i uczyła. W tym momencie jest dokładnie odwrotnie i myślenie jest dokładnie odwrotne, chociaż jako ciekawostkę powiem, że bodajże na Uniwersytecie Adama Mickiewicza powstał nowa specjalizacja właśnie dla guwernantek. Czyli panie, które pedagogzki mogą uczyć się na to, żeby być guwernantką w przyszłości. Natomiast wracając do tego, skąd powstała szkoła, Prusy, przełom XVIII i XIX wieku, w momencie, kiedy takie, a nie inne społeczeństwo było głównie potrzebne. To było po pierwsze ze względu na zarządzanie społeczeństwem, tak, żeby lepiej się rządziło, a z drugiej strony dlatego, że bardzo mocno byli potrzebni żołnierze, tam wojny napoleońskie wchodziły w rachubę, trzeba było wyszkolić żołnierzy, którzy będą w stanie na komendę popełnić na przykład zbiorowe samobójstwo, więc posłuszeństwo absolutne, oraz robotnicy, tak? Po prostu robole, tacy, którzy mają wiedzę, ale tylko taką, która pozwala im wykonywać dane obowiązki, tak? Wywiązywać się z danych obowiązków, ale niekoniecznie jakoś myśleć samodzielnie czy bardziej kreatywnie. I na taki wzór została wymyślona przez filozofa tamtych czasów razem z monarchą taki system, który wspierałby te cele. Czyli dzieci w odpowiednim wieku posyła się do szkoły, przekazuje im odpowiednią wiedzę, wtedy wprowadzono lekcje, wtedy wprowadzono dzwonki, czyli takie troszeczkę wojskowe zasady. I faktycznie dzieci, które wychodziły z tej szkoły, już jako nie dzieci, tak? Bo to już była młodzież, faktycznie oni się świetnie nadawali i na żołnierzy, i na robotników. I jedynym zaskoczeniem jest to, jakim cudem taki system w niezmienionej praktycznie formie przetrwał do dziś i jakim cudem szkoła dzisiejsza pozwala sobie na taką dwulicowość, że jednocześnie system w niezmienionej formie, spełniający te same cele, działa do dzisiaj, a w telewizji przekazywane jest nam, że szkoła wspiera innowacje, wspiera wolność dzieci, indywidualne podejście, rozwijanie talentów. Ta dwulicowość jest czymś, co najbardziej mydli oczy, myślę. Co sądzisz o tym, że dzieci oceniane, wychowywane i uczone są według jednego schematu, już od najmłodszych lat? Odpowiem trochę przewrotnie. System ten działa perfekcyjnie, idealnie i wyjątkowo się sprawdza, tak samo zresztą jak cała instytucja szkoły. Bo cały system szkolnictwa, oświata i państwowa edukacja działa wyśmienicie. To jest tak naprawdę instytucja, z której firmy czy jakiekolwiek inne instytucje powinny brać przykład. Bo ona działa i absolutnie spełnia wszystkie swoje cele. I teraz wszystkie osoby, które spadły z krzesła w tym momencie. Jakie są więc te cele? Śpieszę z wyjaśnieniem. Celem szkoły nie jest nauczyć czegoś dziecka, przekazać wiedzę, czy pomóc mu się socjalizować z rówieśnikami, czy nawiązać kontakty, czy przygotować do życia w społeczeństwie, do tego, jak będzie dorosły, do tego, jak będzie na rynku pracy. Rolą szkoły jest, bazując na historii, z tego jak powstała, przygotować dziecko do życia w społeczeństwie takim, jakie sobie to wyobraża rząd, takie, jakie sobie wyobraża państwa, żeby dziecko było posłuszne, żeby dzieci były w miarę podobne, dlatego że z tych dzieci urosną potem dorośli, to będzie społeczeństwo, którym się łatwiej zarządza. Jeżeli są wyjątki jakieś, każdy myśli inaczej albo na swój sposób, ciężko jest przekazać z telewizji ideę taką, którzy wszyscy łykną. A w momencie, kiedy wszyscy myślą tak samo lub wszyscy myślą podobnie, mają podobny zasób wiedzy, podobne umiejętności, podobnie wyglądają nawet, tak? Bo są jakieś tam
zasady, mody czy cokolwiek innego, to łatwiej się po prostu manipuluje takimi ludźmi i świadomie używam słowa manipuluje, bo wiem po prostu, jak to wygląda, zdaję sobie z tego sprawę i w to się wpisuje również system ocen. Po prostu uczy dzieci tego, że nie wolno popełniać błędów, że nie wolno myśleć poza schematy i z tego, co masz się nauczyć i masz umieć, zostaniesz rozliczony w taki, a nie inny sposób. I to się świetnie wpisuje po prostu w zadania, jakie ma przed sobą szkoła. Co myślisz o darmowym podręczniku? To jest ostatnie moje ulubione pytanie. I ciężko mi wymyślić mnogość słów sprzeciwu, jakie mogłabym tutaj zastosować. Po pierwsze, absolutną głupotą i idiotyzmem jest to, żeby wszystkie dzieci uczyły się tego samego. I już samo to wymaga podstawa programowa, że dzieci mają się uczyć tego samego, ale w ramach tej podstawy programowej mamy różne szkoły, różnych nauczycieli i były różne podręczniki. W tym momencie jest jeden podręcznik, który implikuje wprost to, że dzieci są formowane na dokładnie takie same kuleczki. One będą myśleć to samo, wiedzieć to samo, potrafić to samo, będą oglądać te same obrazki i naprawdę nie dajmy sobie wmówić, że to jest coś a propos wyrównania szans. Idealny wyborcy. Tak, tak. Bo wyrównanie szans, owszem, ale to nie jest wyrównanie szans, żeby każdy miał świetne perspektywy, tylko to jest wyrównanie szans nawet nie do średniej, tylko poniżej średniej. Żeby te zdolne dzieci były mniej zdolne i zdecydowanie mniej myślące, a te dzieci, które sobie nie radzą, żeby przynajmniej potrafiły to, co potrafi reszta. Albo żeby dobrze udawały, że to potrafią, bo to też w szkole różnie z tym bywa. Już nie chcę, uczestniczyłam oczywiście w debatach z twórczyniami tego podręcznika i na nich są wieszane psy, że ten podręcznik jest zły. To już nie chodzi o sam ten podręcznik, co tam się w środku znajduje. Chodzi o ideę tego, że podręcznik jest narzucony i nakazany dla wszystkich nauczycieli, bo każdy nauczyciel zna też swoją klasę i do tej pory miał wybór, mógł dobrać odpowiednią książkę, powiedzmy w miarę do poziomu klasy. Teraz nie ma takiego wyboru. Już kwestie wydawnicze, tak? że inne wydawnictwa, na przykład WSIP, tak? WSIP, stworzył podręcznik, który na targach, bodajże we Frankfurcie, zdobył europejską nagrodę na najlepszy podręcznik w danym roku. Na poziomie europejskim, nie tylko jako najlepszy podręcznik w Polsce do szkoły podstawowej, tylko jako najlepszy podręcznik w Europie. Stworzył ten podręcznik, wydrukował ten podręcznik, tyle ile potrzeba było, tam 200 tysięcy sztuk, już nie chcę strzelać, nie chcę skłamać. No i wtedy weszła ustawa, tak, że wchodzi nowy podręcznik. I oczywiście WSIP zaproponował, że za te same pieniądze, za które wy zlecilibyście tworzenie nowego podręcznika, to my po prostu wam ten podręcznik sprzedamy. Już stracimy, ale stracimy mniej, bo mamy wydrukowany podręcznik, tak, i musielibyśmy po prostu te rzeczy wyrzucić. No rząd oczywiście się nie zgodził i zlecił tworzenie nowego podręcznika, który był tworzony na prędce i to też świadczy o jego jakości na pewno. Z drugiej strony WSIP stwierdził, dobrze, to skoro w takim razie stworzyliście podręcznik, to dajcie w takim razie taki rok przejściowy, żeby tylko w tym roku dać nauczycielom wybór, żeby albo tamten, wtedy my pozbędziemy się tych nakładów i już potem nie będziemy drukować. Na to rząd również się nie zgodził i w tym momencie wydawnictwo podjęło jedyną słuszną decyzję, czyli zaproponowało szkołom, że będzie rozdawać podręczniki za darmo. Czyli którakolwiek szkoła zwróci się do wydawnictwa, że chciałaby ten podręcznik, to każdy nauczyciel, każde dziecko otrzyma za darmo ten podręcznik. No bo co wydawnictwo z nimi zrobi, tak? Wyrzuci. To jest jedyna opcja, jaka by im została. Więc ja jestem zbulwersowana absolutnie całą tą sytuacją z podręcznikiem. Jest to kompletny absurd, jest to powrót do filmów Barei i ciężko mi uwierzyć, że to naprawdę przeszło. Jak odniesiesz się do tego, że klasy to grupy różnych osób w tym samym wieku? Jak wpływa to na rozwój dziecka? W tym pytaniu, po pierwsze, dzieci są dobierane pod względem wieku, a wiadomo, że dzieci rozwijają się w różnym tempie. Czyli te dzieci są na różnym etapie psychospołecznym, te dzieci są na różnym etapie pozyskiwania wiedzy i umiejętności.
Jakie są tego konsekwencje? Po pierwsze, dzieci, które są bardzo zdolne, muszą równać do tych dzieci mniej zdolnych, bo nie mogą przejść dalej z materiałem, tak, uczyć się nowych rzeczy, bo muszą poczekać na po prostu dzieci inne, bo klasa jest klasą, jest jednym organizmem, tak jak społeczeństwo będzie później. Natomiast te dzieci mniej zdolne, tak to nazwijmy, mniej zdolne, bo też bardzo nie lubię tej nazwy, nie mają czasu albo nie jest im dostarczana wiedza według odpowiedniej metody, bo te dzieci również mogą posiąść tą samą wiedzę, ale potrzebują albo więcej czasu na to, żeby to zrozumieć, albo innej techniki, innej metody przekazywania tej wiedzy. Szkoła nie daje takiej możliwości, więc te dzieci po prostu w pewnym momencie pasują, tak? Jestem głupi, jestem złym uczniem, jestem słabym uczniem, nie nauczę się, nie chcę się tego uczyć, nie chcę poświęcać temu czasu. I już nawet w podstawówce dzieci kiblują, tak? Czyli zostają z klasy do klasy, co wydaje się wręcz niepojęte, a tak faktycznie się dzieje. I nawet pamiętam, kiedy ja chodziłam do szkoły podstawowej, były takie przypadki. I kolejną rzeczą jest to, że w żaden sposób absolutnie nie przygotowuje to dzieci do życia w społeczeństwie. Bo nigdzie nie ma czegoś takiego w dorosłym życiu, żebyśmy przebywali w swojej rówieśniczej grupie. Tak? Czy jesteś w kościele, to masz po prostu ludzi od 70, 80 do 3 roku życia. Czy jesteś w klubie fitness, czy jesteś w teatrze, czy jesteś u fryzjera, tak? Zawsze spotykasz ludzi różnych w różnym wieku. Czy jesteś na przykład w pracy, tak? Czy w zakładzie pracy po prostu. Szkoła daje taki zupełnie fałszywy obraz, ale z kolei znowu odniosę się do teorii spiskowych. Tak, dlaczego tak jest? Dlatego, że dzieci w równym wieku mają podobny sposób myślenia, jeżeli chodzi o ten autorytet, o stronę tego autorytetu. Łatwiej się nimi rządzi, jeśli są w tym samym wieku. Jeśli to są dzieci wszystkie, które mają 6 lat, to one podobnie reagują na polecenie nauczyciela. W momencie, kiedy nauczyciel stosowałby komunikat jakiś określony do dzieci od 5 do 18 roku życia, to na 5-latki mogło to by zadziałać, na 18-latków nie. A gdyby zastosował inny komunikat, to z kolei na 18-latków by to podziałało, na 5-latków absolutnie nie. Dlatego wiek się równa po to, żeby nauczyciel czy żeby szkoła mogła stosować ten sam komunikat i żeby po prostu ładnie się to wpasowało w taką szkolną formę. Czy dziecko, które nie ma nad sobą autorytetu w postaci nauczyciela, będzie chciało się uczyć? Po pierwsze, dzieci się po prostu chcą uczyć. Bo to jest jedyna rzecz, którą dzieci robią od urodzenia. I to nic innego, jak tylko i wyłącznie szkoła. Czasami jest to też nastawienie rodziców, bo no, umówmy się tak, to nie jest tak, że szkoła jest zawsze zła, rodzice są zawsze cudowni. Czasami są domy, kiedy dzieci niestety mają tak trudno, mają pod górkę. Natomiast dzieci pragną się uczyć, dzieci chcą się uczyć i dzieci idą do pierwszej klasy z rumieńcem na twarzy, trochę przestraszone, bo wiadomo, że to jest nowe środowisko, ale chcą się uczyć. One zawsze pytają, a co to? A dlaczego tak robię? A dlaczego tak się dzieje? I dopiero tak naprawdę szkoła, która mówi, nie zadawaj pytań, nie powiem, co to za literka, bo teraz dopiero poznajemy literkę D. Dziecko od pierwszej klasy uczy się tego, że nie powinno wychodzić z pytaniami, nie powinno uczyć się dodatkowych rzeczy i jeśli chodzi o, zahaczając o ten autorytet, nauczyciel powinien być w jakimś sensie autorytetem. To nie jest tak, że powinniśmy absolutnie rezygnować z tego, że nauczyciel jest mądry i coś tam wie więcej tylko dlatego, że my tego nie chcemy, my chcemy wolności, żeby dzieci biegały wolno i robiły co chciały. Nie do końca to na tym polega. Ale wyobrażam sobie to tak, że nauczyciel jest autorytetem trochę na zasadzie, na jakiej jest mentor, tak? Czy po prostu rodzic. Że to jest autorytet i dziecko szanuje tego człowieka starszego z racji tego, że mu odpowiada na pytania, z racji tego, że wie więcej o świecie, tak? I jest w stanie mu przekazać jakąś wiedzę, czy zaspokoić ciekawość i z racji tego, że potrafi rozwiązać problemy, konflikty, którego ja nie potrafię na przykład, tak? Nie potrafię zawiązywać sznurówki, a nauczyciel potrafi mi w tym może pomóc. Natomiast autorytet budowany na zasadzie tak, bo tak, nie, bo nie, ja wiem lepiej, jak jesteś mały, się nie odzywaj, no to jest, no trudno powiedzieć, że błąd nawet, tak? To jest po prostu absolutnie karygodne. Mało tego, jest to tak popularne w szkole, że rodzice również to stosują w domu. Ale to jest nie tędy droga.
jak wygląda dzień dziecka, które chodzi do szkoły, a jak tego, które jest nauczane domowo. Wiadomo, że oficjalnie wygląda to tak, że dziecko idzie do szkoły na 8 czy na 9 na przykład, tak? I wraca o 15, 16, zależy od tego, jaka to jest klasa, ile tam jest godzin szkoły. Mhm. Odrabia lekcje, 10 minut, bo takie powinny być zadania domowe i koniec. W praktyce wygląda to tak, że dziecko na 8 idzie do szkoły, o 16 wraca z tej szkoły, następnie idzie na zajęcia dodatkowe, bo ma na przykład angielski, korepetycje z matematyki, korepetycje z jeszcze jakiegoś innego przedmiotu, a już nie mówię o korepetycjach do matury czy do egzaminu gimnazjalnego, które są absolutnie nagminne, bo dzieci już w podstawówce są wysyłane na dodatkowe języki, co nie powinno mieć miejsca i nie miałoby miejsca, gdyby szkoła spełniała swoje cele, tak? Gdyby dziecko po prostu mogło iść do szkoły i tam się nauczyć, o, bo mam ochotę się uczyć francuskiego, to będę się tam tego uczyć. I potem dziecko odrabia zadanie domowe i bardzo często to jest od godziny do 3-4 godzin nawet. Bo jak mamy 9 przedmiotów na przykład, tak? Z każdego przedmiotu ktoś coś zada, a jedno to jest wypracowanie czy przeczytanie lektury, to bardzo często, szczególnie w tym starszym wieku gimnazjum, na przykład liceum, dzieci kończą naukę, kończą dzień o godzinie 21, 22 i wtedy faktycznie, nawet jakby dziecko chciało rozwijać jakieś swoje pasje, absolutnie nie ma na to czasu i nie ma takiej możliwości, żeby mogło to zastosować, to zrobić. W edukacji domowej to tak wygląda, jakby dziecko tam po prostu było rozrzucane wiedzą i gdyby, że rodzice chcą absolutnie, żeby było mistrzem z geografii, z czegokolwiek innego, absolutnie nie. Dziecko musi pojąć podstawę programową, bo ona jest narzucona, takie są, mówię o prawie polskim. Podstawa programowa zajmuje około 2 godziny do 3 godzin dziennie. Więc dziecko ma potem cały dzień na realizowanie swoich pasji. Jeżeli chce uczyć się jakiegoś języka, nawet z korepetytorem, tak, czy na jakichś zajęciach dodatkowych, to dziecko nie wraca absolutnie wymęczone o 22 do domu, tak? Czy siada od biurka, tylko chodzi na zajęcia, może sobie pograć w piłkę, albo może sobie po prostu posiedzieć i podłubać w tempku, tak? Bo ma na to czas i może to sobie zrobić. W tym momencie dziecko ma też czas po prostu na to, żeby pomyśleć o samym sobie troszeczkę i dzieci w ten sposób poszukując mogą odkryć swoją pasję, albo odkryć po prostu, co ich interesuje, tak? Co wolą, bo mogą sobie na to pozwolić. A propos jeszcze tego, co wolą. W szkole mamy określone przedmioty i określone zajęcia. I godziny. Godziny też, tak. A jeśli dziecko na przykład interesuje się hokejem, no to w szkole nie ma szans nawet, żeby zorientować się, że mogłoby się tego interesować, a co dopiero nauczyć się tego. Natomiast w innych formach edukacji alternatywnej ma szansę to poznać i przez poznanie tego ma szansę dowiedzieć się, czy to jest coś, co mu się podoba, czy nie, a potem może i ma czas na to, żeby to praktykować. Wiadomo, mhm. Może wszystko zależy od tego, jakie są finanse rodziców, natomiast nie oszukujmy się. Szkoła nie jest za darmo. Po pierwsze płacimy ogromne podatki za to, żeby za szkołę zapłacić, a potem płacimy za wszystkie wyjazdy, za materiały, za podręczniki i za całą masę innych rzeczy, za komitety rodzicielskie. Gdyby to podsumować, to każdego rodzica byłoby stać na jakąkolwiek inną prywatną szkołę. Jakie są wady edukacji domowej? Po pierwsze, homeschooling nie jest dla każdego. Dlatego, że wymaga to bardzo dużo dyscypliny ze strony rodzica. Być może nie poświęcenia. Poświęcenie ma tutaj takie trochę nacechowanie pejoratywne, ale fakt jest taki, że w tym momencie rodzic przejmuje absolutnie całą odpowiedzialność za edukację dziecka, całą odpowiedzialność za rozwój dziecka. Nie można w tym momencie stosować psychologii, że a jak się coś nie wydarzy, czy czegoś nie zrobię, miałem ciężki dzień w pracy. W tym momencie rodzic jest w pełni odpowiedzialny i jeżeli ktoś na przykład ma problem z dyscypliną, czy problem z robieniem czegoś skutecznie i regularnie, to w tym momencie edukacja domowa po prostu może nie przynosić skutków, bo dziecko się uczy jeden dzień w tygodniu albo 3 dni w miesiącu, no to siłą rzeczy po prostu materiał jest nieprzerobiony, tak? To jest jedna z wad. Drugą wadą są na przykład pomoce naukowe. Bo siłą rzeczy w instytucji, gdzie jest dużo dzieci, gdzie jest dużo przedmiotów, są mapy, jakieś gry, tak, kredki, farby, pisaki itd., itd., dużo takich rzeczy. W domu niekoniecznie musi to być. Natomiast z drugiej strony mamy XXI wiek. Każdy w domu ma komputer i internet. I w szkole nie korzysta się z komputerów i z internetu, oprócz informatyki.
Natomiast w domu, jak rodzic czegokolwiek nie wie albo potrzebuje jakąkolwiek mapę, to też może sobie to wszystko sprawdzić w domu w internecie. Więc to jest wada, można to brać w ten sposób pod uwagę, w ten sposób interpretować, natomiast nie musi koniecznie być. Natomiast wiadomo, jak to jest w domu, tak? Dzieci dostają mnóstwo zabawek od rodziców, od znajomych, od rodziny i mogą to być również pomocy naukowe. Zamiast kupić 60 piłkę czy lalkę, można kupić jakąś zabawkę edukacyjną czy puzzle, tak? Edukacyjną. Jaka jest największa zaleta homeschoolingu? W konfrontacji do szkoły zwyczajnej, tak, do szkoły państwowej, to edukacja domowa jest jedną wielką zaletą. Po pierwsze, indywidualne podejście, ale nie mam na myśli tylko tego, że tak jak rodzic poświęca czas indywidualnie dziecku, tak samo nauczyciel mógłby, tylko indywidualne podejście do zainteresowań dziecka, do tego, do czego dziecko ma talent, bo szkoła traktuje dzieci w taki sposób, że uczą się tego samego i w tym samym mogą okazywać swoje talenty. Możesz mieć talent w plastyce albo w matematyce, a jak masz talent do czegokolwiek innego, niestandardowego, no to trudno, tak nie będziesz rozwijał swoich talentów. Natomiast w edukacji domowej robisz swoje rzeczy, czyli rodzic naucza rzeczy takich standardowych zupełnie, tak? Tabliczka, mnożenie, pisanie, czytanie, czyli to, co dziecko musi wiedzieć, i zostaje cała masa czasu na to, żeby rozwijać swoje zainteresowania, żeby dziecko mogło robić to, na co naprawdę ma ochotę. Wiele osób zarzuca, że edukacja domowa wyklucza socjalizację dziecka. Jak się do tego ustosunkujesz? Jeśli chodzi o socjalizację, to jest taki najbardziej sztandarowy, że tak powiem, argument przeciwników edukacji domowych, czy po prostu osób, które nie mają pojęcia albo po prostu nie interesują się za bardzo tematem. Natomiast ten konkretny argument już dawno został obalony. Już taka obawa tak naprawdę nie istnieje. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze edukacja domowa, chociażby w Stanach Zjednoczonych, jest już tak długo, że Fraser Institute opublikował badania, które wprost mówią, że dzieci, które były edukowane domowo, lepiej radzą sobie w społeczeństwie, lepiej nawiązują kontakty, angażują się w jakieś akcje społeczne. I dlaczego tak jest? Bo te wyniki można sprawdzić dla osób, które potrzebują danych i które potrzebują statystyk. Natomiast taki mit o edukacji domowej wygląda w ten sposób, że dziecko jest zamykane w pokoiku, jest czarne, ciemne okienko i dziecko widzi tylko i wyłącznie swoją mamę, czasami może tatę, jak wróci z pracy. I faktycznie takie dziecko może mieć problemy nie tylko z socjalizacją, ale w ogóle z samym sobą. Więzieniem. Tak, tak. Gorzej niż szkoła, prawda? Natomiast w praktyce, jak to wygląda w praktyce? Dzieci spędzają z rodzicem faktycznie dziennie może 2-3 godziny na nauce, bo tyle potrzeba tak naprawdę, nie więcej, żeby omówić całą podstawę programową, której wymaga od nas szkoła. Natomiast po pierwsze, nie musi się to odbywać w domu, bo to tylko szkoła jest na tyle zamknięta, że to musi się odbywać w klasach. Natomiast edukacja domowa dziecka może się odbywać w szkole, może się na basenie, na zajęciach dodatkowych, w domu owszem również, u rodziny, po prostu w lesie, tak, żeby obserwować przyrodę, cokolwiek. To jest raz. Dwa, w momencie, kiedy dziecko nauczy się pewnej podstawy, rodzic wyłoży tą podstawę, wtedy dziecko realizuje swoje pasje i spotyka się z dziećmi, socjalizuje się z dziećmi, czy w różnym wieku, to po pierwsze. Po drugie, niekoniecznie w szkole, gdzie spotyka dzieci przypadkowe. Niekoniecznie dzielą te same zainteresowania, niekoniecznie mają te same pasje i ten sam sposób myślenia i ten sam poziom, tak, reprezentują poziom psychospołeczny, natomiast uczęszczają do grup na przykład na basen albo do klubu taekwondo, czy na język angielski, czy na grupę teatralną, gdzie spotykają faktycznie dzieci, które myślą podobnie jak ono. I w tym momencie się socjalizują. Nie potrzeba naprawdę gmachu, gdzie jest 200 osób, z którymi tak naprawdę i tak się nie przyjaźnimy. I bardzo często jest sytuacja dokładnie odwrotna, że dziecko ma problemy właśnie w tym obszarze ze względu na szkołę, ponieważ tam dzieci na przykład mu dokuczają, tak? Są niemiłe i jakieś przykre rzeczy się dzieją. Czy to prawda, że niektórzy praktykują edukację domową w grupach? Tak, to też jest rzecz możliwa, bardziej praktykowana w Stanach Zjednoczonych, bo tam wiadomo 2 miliony Amerykanów uczy swoje dzieci domowo, więc tam są instytucje już pootwierane, są miejsca, które wspierają ten rozwój. Natomiast w Polsce jest coś takiego, powstało coś takiego, to jest oczywiście szkoła demokratyczna, natomiast, która jest innym tworem. Natomiast szkoła demokratyczna powstała właśnie w taki sposób, że kilkoro rodziców, którzy chcieli nauczyć swoje dzieci domowo, albo przynajmniej inaczej niż w ramach normalnej szkoły, pomyśleli, hej,
otwórzmy szkołę dla naszych dzieci, żeby nikt z nas nie musiał sam siedzieć w domu. Wiadomo, że nie wszyscy rodzice mogą sobie pozwolić, żeby nauczyć dziecko w domu. I wtedy faktycznie mogą się albo podzielić pracą, czyli na przykład w poniedziałki wujek Zenek uczy matematyki, a w środy ciocia Gosia uczy przyrody. Natomiast można to zrobić w bardziej sformalizowany sposób i tak na przykład pierwsza trampolina Szkoła Demokratyczna powstała. Z inicjatywy rodziców właśnie. Czy osoba wychowana w normalnej szkole jest w stanie uczyć swoje dzieci domowo? No nie tylko to jest możliwe, tylko możemy obserwować to na co dzień, tak? Bo wszyscy chodziliśmy do szkół. No może z małymi wyjątkami, tak? Natomiast i ja chodziłam do szkoły, i ty chodziłeś do szkoły zwykłej. I to nie jest tak, że w tym momencie odbijamy pieczątki w jakimś zakładzie i nie potrafimy myśleć, bo jednak oprócz tej szkoły robiliśmy coś innego w życiu. Tylko to jest tak, że albo mieliśmy fantastycznych rodziców, którzy uczyli nas światopoglądu, uczyli nas myśleć samodzielnie, albo uczęszczaliśmy poza szkołą w jakieś miejsca, albo mogliśmy mieć nawet fantastycznego nauczyciela w ramach tej szkoły. To też się może zdarzyć, tak? Bo tam są przecież też ludzie. I ten nauczyciel nauczył nas innego myślenia, innego typu myślenia. I problem w tym, że to są wyjątki od reguły. Że jeżeli udało ci się nauczyć myśleć, udało ci się nauczyć czegoś fantastycznego, to znaczy, że udało ci się wyrwać z systemu. I tego nie chcemy. Natomiast odpowiadając dokładnie na pytanie, czy można zastosować jakąś metodę, czy wymyślić jakąś metodę inną niż szkołę w momencie, kiedy się do tej szkoły uczęszczało. Również tak. I przykładem jest na przykład Maria Montessori, tak, która była nauczana w inny sposób, a wymyśliła zupełnie nową metodę nauczania. I ją praktykowała, gdzieś tam ją modyfikowała i ta metoda jest do dzisiaj stosowana, jest opisana. Jest pedagogika waldorfska na przykład, też w podobny sposób wymyślona, tak, że w jakiś inny sposób był nauczany, a w jakiś inny sposób praktykował potem pedagogikę z dziećmi, gdzie chciał zaszczepić w nich jakieś nowe wartości, inne rzeczy. Więc jak najbardziej tak, no przykłady możemy mnożyć, jest ich bardzo, bardzo wiele. Chciałabym, żeby proporcja była dokładnie odwrotna, żeby to te pojedyncze przypadki dzieci, które no niestety nie były w stanie skorzystać z ogromu możliwości i nie wykształciły w sobie jakiegoś takiego wyjątkowego pierwiastka, a cała reszta jest właśnie wyjątkowa, pracowita, ma jakieś wspaniałe talenty i się realizuje w życiu. Jak widzisz przyszłość edukacji domowej w Polsce? To zależy. Odcinając się zupełnie od polityki, przyszłość homeschoolingu widzę bardzo różową. W tym momencie w Stanach jest 2 miliony tak, rodzin, w Kanadzie, w Australii, w Europie również. W Polsce w tym momencie jest około 500 rodzin, które nauczają swoje dzieci domowo. Można, no nawet w Poznaniu samym, można się, że powiem, zgrać z rodzicami i spotkać. Natomiast to się wciąż rozwija, tak? I musi być więcej rodzin, które przekonają następne rodziny, albo po prostu świadomość musi być większa. Takie wywiady na przykład jak ten. Rodzice mają bardzo normalne, naturalne obawy. I spotykam się bardzo często z taką postawą, że rodzic mówi, szkoła mi się nie podoba. Naprawdę nie chciałbym posyłać mojego dziecka do szkoły. Wiem, co moje dziecko czeka w tej szkole. Wiem, co ja tam sam przeżywałem. I gdyby była jakaś alternatywa, to na pewno bym z niej skorzystał. Ale w związku z tym, że nie ma, to poślę moje dziecko do szkoły. Bo może nawet jak się coś słyszy o jakichś alternatywach, to one są tak zamglone, to wygląda tak, jakby ktoś to wczoraj wymyślił. To jest jeszcze niesprawdzone. Rodzice się boją. Ten strach jest naturalny. Natomiast gdyby uświadomić po prostu rodziców, że są te alternatywy, jakie są te alternatywy, na czym polegają, jak można z nich korzystać, tak żeby po prostu były bliższe, żeby były łatwiejsze do zastosowania. To jest kwestia tak naprawdę kilkudziesięciu lat, jak metoda czy homeschoolingu, czy zupełnie inne alternatywy zaczną się po prostu rozprzestrzeniać. Ludzie są po prostu wkurzeni. Ludzie są po prostu wkurzeni. I to nie tylko w polityce i w kwestii edukacji. Jakie są inne alternatywy dla obecnego systemu edukacji? Szkoła demokratyczna, która jest, może nie dosłownie, natomiast ja to tak nazywam, edukacja domowa w szkole. Tak, czyli jest stworzona placówka, tak pokrótce, żeby przybliżyć, gdzie dzieci nie mają dzwonków, nie mają lekcji, nie są w tym samym wieku, tylko jest miejsce, gdzie 40 na przykład, czy troszeczkę więcej, czy troszeczkę mniej dzieci, ma swoich mentorów. Tak, są tym są po prostu osoby w ramach nauczycieli, to jest jak nauczyciel-mentor, który przekazuje wiedzę na prośbę dziecka.
To nie jest tak, że dzisiaj omawiamy historię, czy dzisiaj omawiamy przyrodę i wszystkie dzieci mają się tego uczyć. Nie. Owszem, realizują tam podstawę programową, bo to jest konieczność w Polsce, takie mamy prawo. Natomiast robią to na prośbę dziecka, więc dziecko chce się uczyć wszystkiego, tylko nie zawsze w momencie, kiedy my mu to nakażemy, albo w takiej formie, jaką my mu to nakażemy. I faktycznie... To działa? No działa. I efekty są bardzo zaskakujące, dlatego że spodziewać by się mogło, że dzieci wpuszczone do takiego miejsca, które będą mogły biegać i bawić się bez wytchnienia i absolutnie nikt nie podejdzie do nich, chodźcie, teraz pójdziemy czegoś nauczyć, to będą leniuchować całe dnie. No nie. Dzieci się pobawią, pograją w piłkę, a potem na przykład się zaciekawią, dlaczego coś się wydarzyło, albo czego się uczy inna koleżanka, bo oczywiście tam są dzieci do tego wieku, już młodzież, która zdaje maturę. Mhm. Tak? Czyli to są osoby, które są już na tyle odpowiedzialne i na tyle samodzielnie myślące, że mentor jest tak naprawdę im potrzebny do tego, żeby wyjaśnić pewne kwestie, na przykład nie wiem, fizykę, tak? Której nie są w stanie nauczyć się czy zrozumieć samodzielnie. Natomiast oni sami wiedzą, tak? Mam maturę do zdania, chciałbym się wybrać na studia, więc dzisiaj mam ochotę pouczyć się tego i mają cały rok na to, żeby zrealizować podstawę programową, a tak naprawdę bardzo często wyprzedzają swoich rówieśników i mają o wiele bogatszą wiedzę, o wiele bogatsze umiejętności i potrafią to ze sobą łączyć, stosować w praktyce, czyli coś, czego dzieci wychodzące ze szkoły nie potrafią. Już kończąc edukacji demokratycznej, bo jest jeszcze szkoła Montessori, jest szkoła waldorfska. To są takie projekty już nie tak bliskie mojemu sercu, ale zawsze alternatywy i na pewno lepsze od standardowej publicznej szkoły. Jest też na przykład... A czy mogłabyś rozwinąć? Montessori i waldorfską. Szkoła waldorfska bardzo mocno powiązana jest ze sztuką. We wszelakiej formie. Czyli dzieci tam mają już lekcje, mają, nie wiem, czy mają dzwonki, natomiast to już zależy od interpretacji konkretnego dyrektora szkoły. Natomiast dzieci bardzo dużo tam tworzą. Czyli jest rzeźba, malarstwo, muzyka, gra na instrumentach i za pomocą tych wszystkich rzeczy jest przekazywana wiedza. Czyli na przykład mamy tydzień wojny secesyjnej. Tak? I w ramach tego tygodnia malujemy obrazki odnośnie tego, uczymy się jakiegoś tam hymnu, tak? Czy poznajemy jakieś postacie, te postacie rzeźbimy, czy rzeźbimy jakieś artefakty, które się kojarzą. Czyli poznajemy te wszystkie rzeczy, uczymy się faktycznie tego, ale nie na zasadzie suchych punktów, tak? I potem sprawdzamy z tego, tylko przeżywamy przez cały tydzień jakieś dane zjawisko, tak? Czy na przykład wulkany. Natomiast pedagogika Montessori wywodzi się z Włoch od Marii Montessori, która pracowała w szpitalu z dziećmi chorymi. I stworzyła metodę dla dzieci, które są lekko albo średnio upośledzone i mogłyby się nauczyć, ale nikt nie jest ich w stanie nauczyć, począwszy od wiązania buta, zapinania guzików, aż po tabliczkę mnożenia i czytanie, pisanie. Maria opracowała metody, które działają i które faktycznie pozwalają dzieciom nauczyć się tego i przekazać tą wiedzę, a potem przekształciła tą troszeczkę metodę dla dzieci zdrowych. Czyli ja jestem na przykład zakochana w pewnym fragmencie metody Montessori, mam na myśli matematykę. Matematyka jest tak pięknie wytłumaczona za pomocą tej metody. Są koraliki, które można łączyć w takie przestrzenne bryły i one dzięki temu tłumaczą dziecku, że matematyka nie jest abstrakcyjna. Absolutnie nie. Abstrakcyjną jest na przykład słowo miłość. Tak? Bo tego ani nie dotkniemy, ani nie jesteśmy w stanie dokładnie zobaczyć. Natomiast trzy to nie jest abstrakcja. Bo jak powiem trzy domy, to dziecko mi pokaże trzy domy. Jak powiem trzy orzeszki, to dziecko mi pokaże trzy orzeszki. I bazując na tym, właśnie Maria opracowała metodę, gdzie dziecko może dotknąć 100 razy 100. Tak? Albo 100 podzielić przez 2. I dzięki temu, potem już na wyższych etapach nauki, to jest wszystko zupełnie naturalne. Ja jestem absolutnie zakochana w matematyce Marii Montessori, bardzo polecam. Są dostępne książki, gdzie można kupić sobie, że powiem, opis całej tej metody, kupić sobie narzędzia, można uczyć dzieci tego w domu. Nie trzeba koniecznie posyłać dziecka do szkoły, jeżeli nie ma ktoś takiej potrzeby. A propos alternatywnych metod czy alternatywnych systemów, to Akademia Khana. Tak mówię dosłownie Khana, żeby ktoś mógł sobie to potem wyszukać się w Google na przykład, tak? Jest, a propos nauki,
i każdy z nas tego doświadczył, pewne rzeczy nam wchodzą do głowy szybciej, pewne wolniej. Pewne rzeczy rozumiemy, pewne mniej rozumiemy. To nie chodzi tylko o ogólne rzeczy, że fizyki nie rozumiem, a polski rozumiem, czy odwrotnie, tylko z fizyki samej, tak? Na przykład jest optyka, którą rozumiałam bardzo szybko, a jakieś inne rzeczy, które były dla mnie trudne i niepojęte i wymagało więcej czasu, żeby to zrozumiała. I właśnie, w szkole jakby wszystko idzie w równym tempie. I jeżeli jest zagadnienie, które ja rozumiem, czy dziecko rozumie od pierwszej chwili, od pierwszego wejrzenia, a ja kojarzę, o co chodzi, raz nauczyciel wytłumaczył, ja to rozumiem. Jeżeli jest to potem wałkowane, dziecko zaczyna się nudzić. A jak dziecko się zaczyna nudzić, przestaje uważać na lekcji, więc nie tylko chodzi o samo zachowanie, tylko o nastawienie do nauczyciela, do przedmiotu, bardzo szybko potem to traci na wartości. Z drugiej strony, jeśli nauczyciel opowie dwa razy o jakiejś metodzie czy o jakimś zagadnieniu, a dziecko któreś nie zrozumiało do końca, tak? Wie, o czym mowa, ale nie rozumie tego, tak żeby móc to potem zastosować. I potrzebowałoby jeszcze raz podejścia do tematu, może od drugiej strony. Nie ma na to szans. I odpowiedzią na to jest właśnie ta Akademia Khana, gdzie powstało to w Stanach Zjednoczonych. Po prostu jeden facet, który pracował w finansach, zaczął nagrywać filmiki na YouTubie dla swojej bodajże siostrzenicy. Bo ona miała problemy z jakimś przedmiotem i on ją, a mieszkała w innym stanie i on ją w ten sposób uczył. Nagrał dla niej jakieś filmiki, gdzie po prostu tłumaczył jej coś. Co to daje dziecku? Jeśli dziecko za pierwszym razem zakuma, to obejrzy filmik raz i tyle. A jeśli nie, to może obejrzeć ten filmik 60 razy. I nie ma wstydu, dlatego że nie jest w tym momencie w klasie, gdzie dzieci patrzą na niego i nauczyciel tupie nogą. Tak? To jest po prostu w naturalnym tempie. Z kilku filmików i jednej siostrzenicy powstała wielka akademia, która jest w tym momencie dostępna w wielu krajach, również w Polsce i w tym momencie 4200 filmów ponad, na pewno ponad, jest przetłumaczonych na język polski. Czyli już rodzice w Polsce mogą puszczać dzieciom z odpowiednich zagadnień filmiki na YouTubie po prostu, które dotyczą czy algebry, czy jakichś trudnych zagadnień matematycznych, czy przyrody, biologii, historii. Jest to oczywiście historia Stanów Zjednoczonych, która mniej nas dotyczy, natomiast dla ciekawych można. Czy a propos bankowości, jak funkcjonują pieniądze, jak funkcjonują banki. To są takie rzeczy, które czasami nawet rodzicowi jest trudno wytłumaczyć. Jak to wytłumaczyć, żeby dziecko zrozumiało? I w tym momencie puszczamy dziecku filmik i dziecko ma szansę w swoim własnym rytmie, w swoim własnym trybie po prostu zaznajomić się z tą wiedzą. I bardzo zachęcam skorzystania z tego również na lekcjach, dlatego że dla nauczycieli to są zasoby absolutnie fantastyczne i ciężko mi sobie wyobrazić, dlaczego utrudniać sobie w drugą stronę pracę. To może powinniśmy nagrywać zwykłe lekcje w zwykłej szkole. Zwykłe lekcje w zwykłej szkole. To też jest metoda. Też była taka sytuacja kiedyś, już nie pamiętam, gdzie to czytałam, natomiast faktycznie nauczyciel nagrał swoją lekcję, a potem w mailu wysyłał swoim uczniom. I jeśli jakiś uczeń nie zrozumiał i miał ochotę obejrzeć sobie jeszcze raz dany jakiś fragment, to miał do tego po prostu dostęp. Mógł to sobie obejrzeć jeszcze raz. Pewnie to było w Stanach Zjednoczonych, natomiast faktycznie nie pamiętam w tym momencie, kto to zrobił. Ale ta metoda też się sprawdzała, tak? To zależy od tego, nauczyciele są też ludźmi, tak? Oni też, kiedy widzą, że coś nie działa, mogą zrobić coś, żeby to działało lepiej. Niekoniecznie zawsze chcą, ale mogą. Co należy zrobić, gdy zdecyduje się na zabranie dziecka z publicznej szkoły? To zależy, co rodzic chciałby robić potem. Bo jeśli rodzic jest zdecydowany na przykład na edukację domową konkretnie, to procedura wygląda mniej więcej w ten sposób. Warto, naprawdę warto wejść na fora edukacji domowej, gdzie zrzeszają się rodzice. Polecam wpisać po prostu na Facebooku edukacja domowa, forum edukacji domowej i tam się znajdzie przynajmniej kilka grup, które się zrzeszają. Tam są nawet podane mapki z numerami telefonów i e-mailami rodzin, ponieważ oni chcą się dzielić informacjami i chcą pomagać innym rodzicom. I raz w roku, czy nawet raz na pół roku zjeżdżają się w konkretne miejsca, dzielą się doświadczeniami, informacjami. Natomiast procedura w praktyce wygląda w ten sposób, że rodzic musi się udać do szkoły, do której będzie zapisane dziecko.
I oczywiście tutaj jest dowolność, tak? Bo może to być szkoła rejonowa, a jeśli szkoła rejonowa na to nie zezwoli, to można się udać do zupełnie innej szkoły. I tutaj znowu przydają się rodzice, ponieważ oni polecają, że ta szkoła jest na przykład przyjazna edukacji domowej, ona się zgadza. I o co chodzi z tą zgodą? Rodzic idzie i mówi, chciałbym nauczać moje dziecko w domu i proszę o zgodę dyrektora. Wówczas dziecko oficjalnie zapisane jest do danej szkoły i uzyska świadectwo ukończenia tej konkretnej szkoły podstawowej na przykład, natomiast edukowane będzie w domu. I dyrektor ma obowiązek raz do roku zrobić taki test dla tego dziecka, żeby sprawdzić, czy ono faktycznie nauczyło się tej podstawy programowej, którą musiało zdobyć na przykład w danym roku nauki, tak jak program przewiduje. Oczywiście z tym nie ma problemu, bo dzieci zazwyczaj po kilku miesiącach już nadganiają, że tak powiem, informacje, więc te testy zdaje się wyśmienicie, chociaż, żeby nie było tak różowo, zdarzają się takie sytuacje, kiedy dyrektor jest złośliwy i nie jest zadowolony z tego, że dziecko się edukuje domowo i wtedy ten test na przykład dla 8-latka trwa 6 godzin. Czego po prostu nie jesteśmy w stanie fizycznie po prostu tak przeżyć i nie jesteśmy w stanie myśleć racjonalnie, myśleć świeżo już po drugiej godzinie, dlatego takiego małego dziecka to jest wysiłek. Natomiast takie przypadki myślę, że są już coraz rzadsze, tym bardziej jeśli rodzic uda się faktycznie do szkoły, która jest przyjazna. No i potem rodzic ma dowolność. Po roku, czy po półroczu, po semestrze może dać dziecko do szkoły, a potem znowu na rok do domu, a potem znowu na rok do szkoły, a potem znowu na rok do domu. Jeśli dziecku się podoba w domu, to może być w domu. Jeśli chce iść na pierwszy rok gimnazjum, do gimnazjum, to może iść. Nie ma absolutnie czegoś takiego, że decydujemy się i teraz już klamka zapadła i teraz już koniec. Oczywiście prawnie wygląda to tak, że jeżeli dziecko nie zda testów, to dyrektor ma prawo cofnąć zgodę i powiedzieć, ok, rodzic nie daje rady przekazać tej wiedzy dziecku w domu, w związku z czym dziecko wraca do szkoły i będzie się tego uczyło w szkole. Ale osobiście nie znam ani jednego takiego przypadku, żeby takie coś się wydarzyło. Natomiast jeśli rodzic nie jest przekonany do edukacji domowej albo nie ma na to czasu, bo nie ukrywam, tak, to rodzice mogą się wymieniać, ale przynajmniej jeden rodzic musi z tym dzieckiem spędzać czas w domu czy poza domem. Po prostu się nim opiekować, przekazywać mu wiedzę. Jeśli rodzice nie mogą sobie na to pozwolić, to są szkoły inne, tak? Czyli na przykład szkoła też tradycyjna, ale z elementami daltońskimi, pedagogiki daltońskiej. Czy Montessori, czy Waldorfska, czy szkoły demokratyczne, tak przeze mnie zachwalane. Takie placówki istnieją w Polsce, są w Warszawie, są w Poznaniu, są w Krakowie, są we Wrocławiu. Nie znam wszystkich miast, w jakich są, natomiast również proponuję po prostu poszukać na jakichś konkretnych stronach, czy po prostu wpisać tak szkoły alternatywne i nazwa mojego konkretnego miasta i sprawdzić, jakie placówki w jakiej odległości się znajdują. Jeśli na przykład znajdują się osoby, które edukują domowo, w danej miejscowości, warto się do nich zgłosić, bo oni prawdopodobnie również znają i są w stanie polecić jakieś placówki, bo to są rodzice, którzy bardzo się orientują w tych sprawach i bardzo mocno czerpią wiedzę, więc warto po prostu iść do przyjaznego rodzica, który ma podobne mniemanie o systemie edukacji państwowej.